Za nami szósty festiwal amatorskich trunków w Ołdrzychowicach Kłodzkich. Jest to impreza cykliczna, która z roku na rok zdobywa coraz to nowe rzesze zwolenników. Miła atmosfera, wypróbowana formuła oraz doskonałe przygotowanie sprawiają, że wydarzenie cieszy się dużą popularnością. Dodatkowo atrakcją jest zespół Piumosu z Wrocławia. Oczywiście te osoby też mają swoje korzenie w gminie Kłodzko, dlatego też chcielibyśmy ich popromować. Najważniejszym punktem imprezy jest konkurs win i nalewek, gdzie podczas naszej imprezy komisje wyłonią swoich faworytów do zwycięstwa, mamy nagrody atrakcyjne i wszystkie te nalewki i wina zostaną później zaprezentowane publiczności, którzy wybiorą swojego faworyta i zostanie przyznana nagroda publiczności. Komisja dzielnie i profesjonalnie oceniała trunki, choć w tym roku było to olbrzymie wyzwanie, bowiem na konkurs wpłynęła rekordowa ilość – 35 win oraz 69 nalewek. Kraków, Boguszów Gorce, okolice Rzeszowa, Węgierska Górka wraz z licznymi uczestnikami okolicznych miejscowości. Taki był skład amatorów i pasjonatów zgłaszających swoje produkty. Poziom był wysoki, jednak wśród perełek i naprawdę wybitnych wyrobów zdarzały się wina przesłodzone, bez wyraźnego smaku owoców, na co komisja szczególnie zwracała uwagę. Festiwal amatorskich trunków to przede wszystkim jest promowanie lokalnych wytwórców właśnie nalewek oraz win, które są przygotowywane w domostwach. Zasiadam już nie pierwszy raz, niejednokrotnie w komisji, która ocenia nalewki. Dla nas najważniejszym takim aspektem oceniania tych wyrobów to przede wszystkim bukiet. Bukiet, który znajduje się w wartości tej nalewki, kolor, gęstość. Są wykonywane w różnych rodzajach, owocowe, leśne, przetwory mleczne nawet się trafiają, także to, proszę Państwa, naprawdę jest ciężko do ocenienia. W tym roku jest ponad 40 sztuk nalewek, które trzeba ocenić i trzeba wybrać tą najlepszą. Obok konkursu przygotowano wystawę prac pod kierownictwem Kazimierza Adamaitisa oraz rozmaite stoiska oferujące produkty pszczelarskie oraz miody pitne, produkty z owoców i warzyw oraz pokaz ważenia piwa. Jeżeli chodzi o jakby cały proces, no to dążę do tego, żeby on był jak najmniej pracochłonny, aczkolwiek żeby zachować gdzieś tam tego ducha tak zwanego craftu. Aczkolwiek no, nie skłamałbym, gdybym powiedział, że nie myślę o tym tak, żeby kiedyś coś z tego zrobić. Własny browar chociażby. No tutaj mam bardzo fajną grupę degustatorów, także mogę tutaj feedback osiągnąć bardzo szybko, czy to się sprawdza, czy się nie sprawdza. Zostaję tutaj zapraszany już po raz kolejny, jest to mój tutaj trzeci występ, także myślę, że się podoba. Także zapraszam do degustacji. Dziś ze sobą przywiozłem nalewkę z sosny, tak zwaną sosnóweczkę, aroniuweczkę, czyli nalewkę wykonaną z owocu aroni, a także wino wykonane z dzikiej róży. Sosnówka jest zeszłorocznym trunkiem, została wykonana w zeszłym roku w kwietniu, no leżała do tego roku, tak. Przepisy mam ogólnie od mojego profesora z Technikum Leśnego z Tułowic, który też się już długo tym specjalizuje i fajne przetwory ogólnie robi. Nazbierane było 70 litrów malin i 10 litrów wody źródlanej i to było zlane i to leżało przez 10 lat. Jeżeli pani da bardzo mało malin, to alkohol zabija aromat, a jeżeli pani da dużo malin, ten aromat jest bardzo intensywny i po prostu można wyczuć własne wino w ten czas. Czy po raz pierwszy bierze pan udział w tym konkursie? Pierwszy raz był udział, zdobyłem godną nagrodę. Drugi raz przyjechałem za poziomkę, miałem pierwszą nagrodę. Drugi raz przyjechałem, zdobyłem za czarny bez, też pierwszą nagrodę. Następny roku robiłem nalewkę z fijołków, nazbierałem 60 litrów, 60 deka fijołków, samych kwiatuszków. Robiłem nalewkę, moja nalewka nic do niej wygrała, ale zaistniałem w mediach. Stowarzyszenie Jaskier wraz z Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko przygotowało smakowite przystawki oraz wina do degustacji. Gwiazdą wieczoru był zespół wokalny Piu Mosso, składający się z utalentowanych studentek i studentów pod dyrygenturą Dominika Jarockiego z Ołdrzychowic Kłodzkich. Zespół przygotował urozmaicony repertuar składający się z popowych szlagierów oraz tradycyjnych przyśpiewek zaprezentowanych w nowoczesnej formie churalnej. I never ask for more than yours.
kategorii win pierwsze miejsce zdobył Leszek Miłobóg z Boguszowa Gorz, drugie Jolanta Jackulak z Odrzychowic Kłodzkich, trzecie miejsce Zdzisław Pakuła ze Stronia Śląskiego. W kategorii nalewek pierwsze miejsce zdobyła Renata Bońkowska z Nagodzic, drugie Karol Kubiesa z Lądka Zdroju, trzecie miejsce zajęła Czesława Piechnik ze Stronia Śląskiego. Nagrodę publiczności otrzymał Zdzisław Pakuła ze Stronia Śląskiego.